Właśnie wczoraj wróciłem z dwudniowego pobytu w Łodzi, gdzie byłem po raz pierwszy w życiu. Jestem tym miastem przerażony. Nie! Przeciętnie przerażony. Odwiedziłem wiele polskich miast i w żadnym nie czułem się. Jeszcze tak nie! Fajnie. Nie! Komfortowo. Niebezpiecznie. Idąc samym środkiem miasta, w samym środku dnia. Łódź od zawsze kojarzyła mi się z ulicą Piotrkowską. Środowiskiem robotniczym ze względu na liczne manufaktury. Wybaczcie, łodzianie, ale dla mnie to miasto drut, syf, melina! Studiowałam 5 lat. Czułam się, jakbym wyjechała gdzieś do dalekiej. Mołdawii? Gdzie na środku placu stoi pomnik. Stalina. No ja nie wiem, no. No może ja trafiłam na jakiś pechowy dzień. Bo jeśli to miasto ma należeć do Europy, to aż... Może to wcale nie jest takie złe miasto. Rafał. Co? Rafał, co ty gadasz? Rafał, daj spokój, przestań. Kicia. Odpuść, póki możesz. Nie włączaj tego, zostaw to. No puść to, nie... A może nie jest to wcale złe miasto? Może pod miastem jest jakiś mózgot tektoniczny? Może coś wisi w powietrzu? O może, może to wcale nie jest złe miasto? O może nie jest złe miasto? Może nie...
dobra, to straszymy dalej. No. O. Broń Boże, do Łodzi nie przyjeżdżajcie. Tu straszy, tu są sami źli ludzie. Tu jest Dark City. Mieszkają ludzie. Tu jest zaraza, od której padniecie. Każdego, kto pojawi się w Łodzi, czeka przegrana walka z uskokiem tektonicznym. Nie jedźcie tam. Nie jedzcie tam. Coś wisi w powietrzu. Łódź, kurwa. Wyjazd do Łodzi nieodłącznie wiąże się z dla mnie z traumą. Mam dwa ulubione miejsca, a na wszystkie inne patrzeć nie mogę. Za każdym razem, gdy mam udać po coś się, zaczyna się dramat. Dotyka mnie potworny lęk, nad którym nie panuję. Ekstremalnie dużo kosztuje mnie opanowanie go. Wysoka jest cena, którą płacić muszę. Zbyt. Chcę odzyskać życie me, które mi władzy brutalnie zabrano. I chcę odzyskać mnie. To nie ja. Powinnam płacić. Tak okrutnie. Ja bym chciał, żeby moja Łódź rosła, żeby miała wspaniałe pałace, zielone i piękne ogrody, w ogóle żeby był wielki ruch, wielki handel i wielki pieniądz, 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 pieniądz. Psst, Samuelu, jest interes do zrobienia. To? A jaki? Łódź trzeba zaorać. Jakby ktoś
przyszedł do was do mieszkania, a wy na wstępie mówicie, no sorry, ale mam ohydny dom, tutaj cieknie i grzyb rośnie, tam mój syn puścił pawia po imprezie, a w kuchni je sprzątałem od 2 tygodni, gwarantuję, że więcej tej osoby na oczy nie zobaczycie. A może wypadałoby pokazać to, co jest w porzo? Na przykład ładny salon. O. Poza tym wciskanie bajeczki o pokojowym współistnieniu 4 narodów w przedwojennej Łodzi to bzdura. Więc festiwal Łódź 4 kultur to propaganda kreująca przekłamany wizerunek historii naszego... Naszego miasta. Czytał Wacław Mikłaszewski. Tusk dogadał się z Żydami i z babcią Merkel, żeby naród polski zlikwidować. Niemcy nie dali rady siłą, to zrobią to za pomocą ekonomii i kolegi Tuska. Tusk liże dupę Merkel, a Łódź ginie! Łódź, 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 Łódź. Babilon upadł, Łódź, a Atlantyda, Łódź, też zatonęła, też zatonęła. Faraoni śpią w dolinie królów, z Rzymu zostało jedynie zdycha Koloseum, a z wielkich Aten Łódź, ruiny świątyń Łódź, wszystko się kończy Łódź, na oczach pokolenia. Łódź kona zdycha i umiera. Łódź kona zdycha i umiera. Wilki latać będą, a bociany pływać. Słońce zejdzie na zachodzie, a zejdzie na wschodzie. Babilon upadł, Łódź, a Atlantyda Łódź też zatonęła, też zatonęła. Wszystko się kończy Łódź na oczach pokolenia. Łódź kona zdycha i umiera. Łódź kona zdycha i umiera. Liczy się prawda, prawda, nielukrowane złudzenia. Liczy się prawda, prawda, nielukrowane złudzenia. Witamy w kolejnym wydaniu
programu pod tytułem Łódź pod napięciem. Program poprowadzi Oliwier Żyła i Arletta Lipiec Żyła. Dzisiaj o godzinie 9 rano w Łodzi ruszyła oficjalnie Biedronka numer 2000. Pierwsi klienci pod drzwiami sklepu przy ulicy Rokicińskiej 366 ustawili się już o godzinie 22 poprzedniego dnia. O godzinie 9, kiedy nasz przedstawiciel Jeronimo Martins przecinał wstęgę, ulica Rokicińska była już całkowicie sparaliżowana. Setki samochodów próbowały dostać się na parking przed sklepem, ale tam stał już w kolejce 2000 tłum. Kierowcy próbowali zaparkować na jakimkolwiek skrawku wolnego placu, porzucali samochody i udawali się w poszukiwaniu sklepu. Paraliż próbowała opanować policja, ale i tak utworzył się kilkukilometrowy korek w jedną i w drugą stronę. Klienci, którzy nieco w ciemno, stali w jakże długiej kolejce, kiedy już weszli do sklepu. Nie czuli się zawiedzeni. 47-calowe telewizory Philips za 1499 zł. Netbooki Acer za 799 zł. Oraz rowery górskie za 99 zł. Szły jak ciepłe bułki. www.pysznychlebek.blogs.pl/html. Uprzejmie informujemy, że audycja zawiera lokowanie produktu. Szanowni Państwo, pozostaje nam odpowiedzieć sobie na pytanie. Znowu sukces? Czy znowu skandal? Na te pytania postarają się odpowiedzieć nasi dzisiejsi znakomici goście. Przed Państwem magister Teresa Ciapała, kandydatka do Europarlamentu z ramienia ugrupowania Polska jest najśliczniejsza. Witam. Pan docent, doktor habilitowany Marian Cień z Zakładu Wykluczenia Społecznego Akademii Troski Publicznej imienia ofiar powodzi 1997. Tak, 1997 w Piotrkowie Trybunalskim. Dobry wieczór Państwu. Dobry wieczór Państwu. Dobry wieczór. Pan Andrzej Janusz. Janusz Andrzej. Pan Andrzej Janusz. Janusz Andrzej, panie no. Pan Janusz Andrzej. Lokalny przedsiębiorca. Patriota. Oraz nasz stały gość. Pan Damian Maria Potomski, prezes Stowarzyszenia Łódź jest najpiękniejsza. Panie docencie, może zaczniemy od pana. Pani redaktor, szanowni państwo, no niestety, co tu dużo mówić, bieda. Bieda, 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 bieda. Bieda jest w tym mieście. Bieda w tym. Bieda w tamtym. I niestety, ale ta bieda sprowadza się do upadku człowieka. Do chciwości. Do prostactwa, do chorobliwej chęci posiadania wszystkiego, chorobliwej chęci pokazania się.
I przykładem na to są nie tylko boje pod Biedronką, ale również luksusowe samochody, następnie parkowane na trawnikach, żeby przyoszczędzić 2 złote na parkingu, tak? Ja powiem tak. Dobry Bóg, kiedy spojrzał na to smutne i chore miasto, złapał się za głowę i poszedł się napić. Drodzy Państwo, powinniśmy być dumni, że Biedronka postanowiła otworzyć swój 2000 Bidamarkt właśnie w Łodzi. Żarty żartami. Nie, drodzy Państwo, jednak to jest troszeczkę, powiedziałbym, przerażające, że w centrum Łodzi oglądamy scenę jak z buszu afrykańskiego, prawda? I rzeczą zatrważającą, nie, powiedziałbym. Przepraszam, jest... ja przepraszam, ale bardzo. Przepraszam pana, proszę już. No chciałbym odpowiedzieć na państwa wypowiedzi. Prosimy. Proszę państwa, ja nie będę ukrywał, że zarabiam 18 tysięcy złotych miesięcznie. A moja żona zarabia jeszcze dużo więcej. Dlatego nie jesteśmy biedni jakąkolwiek miarą, by tego nie zmierzyć. I ja powiem szczerze, ja w ogóle nie kupowałem w Biedronce, w ogóle, do momentu, kiedy wprowadzili wino Mateusz za 15 zł. O! Fascynujące, no tak, fascynujące. Widzę, że pani się nie bardzo orientuje. Ja wprowadzę. Wino Mateusz to jest różowe, lekko musujące wino. Fantastyczne na lato, jeśli schłodzone. I poza tym mają inne, zupełnie pijalne nie, tak wina. Proszę się nie odzywać, jak człowiek się wypowiada. To jest debata, a nie jakieś po prostu... zupełnie pijalne wina z Portugalii. W fantastycznych cenach. A takie wino Mateusz chodziło po 60 zł butelka w Almie. Więc ja się pytam. Proste pytanie zadaję. Po cholerę... Co po cholerę? No po cholerę. No co po cholerę? No jak mi pani da skończyć co po cholerę, to powiem co po cholerę. Do cholery. Po cholerę przepłacać. Po cholerę, ale po cholerę, no po to, żeby się nie nazywało, że z Biedry, tak? Że z Bidamarktu, jak przepraszam, to pan nazwał, przepraszam, tak? Przepraszam, tak? Przepraszam. Kapitalizm to się równa konsumpcja, tak? Wszystko jest na sprzedaż, wyprzedaż jest zawsze. Kapitalizm to się równa chciwość. Mieć, nachapać się, a nie być. I kapitalizm, to się równa spekulacja. To jest Allegro. Pani Euro, wie pani co? Szczerze powiedziawszy, to ja już wolę to żarcie z Biedry niż jakieś soki albo zgniłki z Almy i innych pedalskich delikatesów. Oj, no przepraszam. Co się... Panie docencie, tak. Jak to określił jeden z naszych internautów, czy naprawdę nie ma bata na to psychopatyczne bydło pod Biedrą? Pani redaktor, no niestety trzeba nadmienić, że od momentu, kiedy Sieradzkie przyłączono do Łódzkiego, to mamy 2 razy więcej powodzi. 2 razy więcej powodzi, pani redaktor. I no, nie oszukujmy się, ale też między innymi dlatego mamy Europejczyków made in Łódź. Panie docent, słuchaj pan, debilu z Wiochy. Widziałeś wyprzedaże w USA albo w Londynie? Widziałeś pan? Panie Januszu, bez wyzwania. No co panie Januszu, ale... No... Jesteśmy na wizji. No to jesteśmy na wizji, to może powiem, że nie widziałeś. Bo w dupie byłeś i gówno widziałeś. Panie Oliwierze, proszę się. Idioto po prostu jeden. Paszport, co żeś Cwelu widział w Piotrkowie w urzędzie na zdjęciu. Kmiocie maorolny po prostu. Gnoju, rumcaj się zasrany ze swoją brodą. Frajer. Nie, ja będę zmuszony opuścić za chwilę studio. No to pan opuszczaj do studio, no idź pan, no. Niech państwo zareagują albo coś, bo to... Weź pan to łapie. Tak. Proszę tak, wrócić. Mają państwo rację, tylko spokój może nas uratować. Nie nakręcajmy spirali zła, nie siejmy defetyzmu. Szanowni państwo, oto mamy słownikowy, encyklopedyczny wręcz przykład elektoratu PiSu. Tudzież PESL-u. Spierdalaj pan z tym PiS-em do Piotrkowa. A jeśli o kurwidołkach dolnych mowa, to pozdrów swojego starego, co to kurwa sołtysem jest w tejże wsi. Zozo kurwa złamana. Ale stop, to przecież... Żyłka ci pęknie, człowieku. Łodzian trzeba nauczyć podstawowych zasad kultury. No przecież prowadzimy tą dyskusję 2 minuty, to jest jakiś kompletny burdel. Czy ktoś to w ogóle moderuje? Ja. Zabrać, nasrać we własne gniazdo, zniszczyć, tak? Tak, tak. To jest to, co myśli przeciętny Polak. Tak, Polak.
Nie dba o siebie, nie dba o innych, nie dba o swoje miejsce. Nie pierdol. Ale... Ojej! Przerywamy, przerywamy! Przerywaj, kobieto. Szanowni goście, weź pan tę łapę. Zgoda buduje, niezgoda rujnuje. Tak, ale mimo wszystko ja muszę się odnieść do tego, co powiedziała pani Euro, ponieważ jacy Polacy, jacy Łodzianie. Pani Euro, przecież 1/4 z nich jeździ do Warszawy do pracy od momentu, kiedy przyłączono się Sieradzkie do Łódzkiego. Ale właśnie tam udają mieszczuchów, a później przylatują tutaj i do Biedry po margarynę od razu, no. Drodzy państwo, Warszawa to jest miasto bez tożsamości. No tak. Tak. To tak. To jest miasto, prawda, ludności... napływowa, ale absolutnie, człowieku, no. Która próbuje wtopić się w tłum. Tak. Próbuje zaistnieć, ale jest masą, tłumem. Bez twarzy. Oj, tak. Bez twarzy, zupełnie. Panie, ja się z panem zgadzam absolutnie. Ja powiem więcej, że ja zawsze uważałem, że Łódź była kolcem w dupie Warszawy. Zawsze. Mocno powiedziane, ale nie bójmy się. Ale panie, mocno powiedziane, ale tak trzeba mówić. No. Nie bójmy się tego Tak trzeba mówić, proszę pana. A ja powiem jeszcze więcej, dorzucę jeszcze 3 grosze do tego, że moim zdaniem podstawowy problem Łodzi z Warszawą jest taki, że Łodzianie, którzy wyjeżdżają do pracy do stolicy, prawda, nie lubują za Łodzią, tylko włączają się w taki nurt wyśmiewania swojego miasta pochodzenia, tym samym je dezawując. No to jest i dlatego mamy taki burdel, jak mamy. Nie ma lokalnego patriotyzmu. No nie ma, zapomnij, jaki lokalny patriotyzm. Panie Damianie. O! Szanowni goście, przerwijmy na chwilę. Ale tak! Tak! Szanowni, przerwijmy. Tak. Oczywiście. Szanowni państwo, chcielibyśmy zapytać o zdanie państwa. Jak wy czujecie się w Łodzi? Dobry wieczór panu. Dobry wieczór. Jak mieszka się w Łodzi? Superowo. Aha, jakieś 3 ulubione miejsca? No oczywiście to. Pewnie Kapselek, co? Biedronka. Jeszcze jakieś może. No też Biedronka. Aha. Trzy razy Biedronka. Bardzo panu dziękujemy. Arletto? Chciałabym zagrać w skojarzenia. Może pan? Łódź. Wisła. Aha. Manufaktura? Fabryka. A Księży Młyn? Fabryka. Komu podoba się w Łodzi? No proszę. No ja jestem podbudowany. Przepraszam, co się? Komu podoba się w Łodzi? Szanowni państwo, 2 ręce w górę. Dziękuję państwu bardzo. Wygląda, w takiej sytuacji musimy, oddajemy głos do studia. Nie inaczej. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo. Arletto, za to. Drodzy państwo, pozwolicie. Jest parę pozytywnych sygnałów, ale patrząc globalnie i patrząc też na państwa, wstydzę się, że jestem Polakiem. O, panie Damianie. Dobrze, to możesz pan oddać paszport i poprosić Łukaszenkę o azyl, dobra? A potem i tak poleci do Biedry po margaryn. Dobre. No i teraz powinienem odbijać piłeczkę, mówiąc o waszych koszernych sklepach. Chodzimy na temat... Idźcie z tą swoją Warszawą. Ja prywatnie wolę prowincjonalną ponoć, ale ludzką Łódź. Ludzką Łódź, panie Euro. No niestety, nie oszukujmy się, od momentu, kiedy Sieradzkie zostało przyłączone do Łódzkiego, mamy 2 razy więcej powodzi. Ale lepiej się jeździć. Kiedy wy się obudzicie? Kiedy nie będzie wody, światła i czym jeździć? Łódź jest bardzo trudny, drodzy państwo. Lepiej się jeździ. www.kropka, pyszny chlebek, kropka, blogs, kropka, pl, ukośnik, html. Ale najgorsi to chyba łódcy są kierowcy. Thank you.
ci kilka słów prawdy o tej dziurze w dupie, zwanej nie wiadomo czemu Łodzią! Jak ja nie widzę tej jebanej postkomunistycznej wiochy udającej miasto. Udającej miasto, udającej miasto, udającej miasto. A najgorsi? To chyba... Łódzcy są kierowcy. Łódzcy są kierowcy, Łódzcy są kierowcy, Łódzcy są kierowcy. Nigdzie na świecie nie ma tak pierdolonych ciot, nie do rozwojów, zjebów i pist. Za kółkiem jak w Łodzi, za kółkiem jak w Łodzi, w pierdolonej Łodzi. Każdy narzeka na kierowców w Warszawie, że kozaki i szpanerzy, ale kurwa, wolę ich niż jebaną ciotę z Łodzi, która jedzie trzy dychy na godzinę i to mówię co. Co za niedojeby, co za niedojeby, zjebane niedojeby. Jeżeli szmaty jebane przez orangutany nie umiecie jeździć, to zapierdalać na rowerach! I to wszystko, co wymieniłem, to nie jest jakiś 4-5 kierowców dziennie, tylko 90% jebanego miasta. Jebanego miasta, jebanego miasta. I jeszcze tiry również z ciotami łódzkimi w środku, jadące po lewym basie. Ja pierdolę! Po lewym! Po lewym ja pierdolę, lewym ja pierdolę, lewym ja pierdolę. Al-Kaidę czy kogokolwiek, kto jest zdolny, zrzućcie atomówkę na kierowców i to zjebane miasto. Oh.
zjebany i gówno warty syn. Zniknął z jego powierzchni, zniknął z jego powierzchni, zniknął z jego powierzchni. Z jego powierzchni, zniknął z jego powierzchni, zniknął z jego powierzchni. Salon w Łodzi. W Tesco na Widzewie. Atmosfera, higiena i poziom usług najlepsze w Łodzi. Pani Joasia to absolutna czołówka. Każdego klienta traktuje jak gwiazdę. Fajny kontakt z klientem ma też pani Ania. No i ten nowy, zawsze uśmiechnięty chłopiec, Sebastian. Uruchomili niedawno solarium, chyba najlepsze w Łodzi. I pazurki! Jestem tutaj głównie z potrzeby odnalezienia dobrego fryzjera w Łodzi, który da sobie radę z kręconymi i prostymi włosami, co nie jest proste i częste, niestety. Kłopot w tym, że mam włosy podatne i czasami robią mi się sprężynki, a czasami są jakieś takie... Przyklepane? Tak! Przyklepane na górze!
i powypijane na dole. Hello. W Łodzi nie ma dobrych fryzjerów. Teraz zapuszczam włosy i jestem totalnie załamana. Ani się nie kręcą, ani nie są proste. Z jednej strony się podniosły i są gęste. Z drugiej są strasznie rzadkie. Przyklepane na górze. Hej, dziewczyno! I powybijane na dole. Spójrz na misia. On przypomni chłopca ci. Ładnie proszę o ratunek. Już żyć mi się nie chce, bo jak nie, to będę wam ciągle strasznie płakać na forum. Istnieje tylko jeden dobry salon w Łodzi. Tesco na Widzewie. Jeszcze wczoraj borykałam się z problemem wyboru najlepszego fryzjera w Łodzi. Przeczytałam wiele wpisów, ale nadal nie wiedziałam, co robić. Moją uwagę przykuł jeden z fryzjerów, bo jego imię brzmiało jak imię mojego pierwszego chłopaka. Postanowiłam umówić się na wizytę, gdyż rozpaczliwie potrzebowałam zmiany. Poddałam się całkowitej metamorfozie, zaproponowanej przez tego młodego i cholernie miłego chłopaka. Poszłam jako szatynka ze smutnymi oczami, a wyszłam jako blond piękność z uśmiechem od ucha do ucha. Polecam wszystkim spotkanie z tym cudownym człowiekiem o imieniu Damian. Polecam siebie. Nie stać mnie na założenie salonu fryzjerskiego, więc farbuję i ścinam w domu. W Zgierzu. Jeśli któraś z dziewcząt jest zainteresowana, zostawiam maila. Chodź, pokażę ci kotki małpapiwnica.com. Gdzie fryzujecie i depilujecie włosy łonowe? U Patryka w
wszystkie włosy na naszej głowie i na dole też są policzone, jak mówi pismo. Pomyślcie raczej o zbawieniu duszy nieśmiertelnej. Tak to widzę i tak to uważam. Piosenka o Łodzi. Mówią czerwona, inni fabryczna, ja bardzo śliczna. Wystarczy zobaczyć, jak zrujnowane są osiedla i ulice. Zarzewska, Lubelska, Grabowa, Sosnowa i inne? Syf z Gilem. Zobaczmy kolejne zrujnowane ulice. Kilińskiego! Księży Młyn! Tramwajowa! Targowa! Krew! Niska, Sarnia, Sucha, Ruska. Niska, Sarnia, Sucha, Ruska. Niska, Sarnia, Sucha, Ruska. Tak to widzę i tak to uważam. Oczywiście, nic się nie podoba. Czyżby Łódź budowała nowy dworzec? Nie! O, to może powstają największe inwestycje w Polsce? Nie! O, to może powstaje nowe centrum Łodzi? Nie! Dużo kominów, piękne ulice, wzniosłe kamienice, wiele uroku, otwarta na ludzi, nikogo nie nudzi. I kolejna. W stronę Widzewa Wschodu od Piłsudskiego odchodząca ulica. Jak wyglądają kamienice przy... Piłsudskiego! Jak wygląda? Księży Młyn! Fabryczna, Targowa, Milionowa i Senatorska. W okolicach Kilińskiego. Jak wyglądają ulice odchodzące od Limanowskiego. I same kamienice przy Limanowskiego. O, nie lepiej wygląda ulica Limanowskiego i Limanowskiego. Ej. Pomorska. 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 Pomorska! Od Ronda Solidarności do Nowosolnej! Jeżeli chodzi o dziury i chodniki, to łata na łacie.
okazji Dnia Kobiet. Tak. Wszystkiego najlepszego dla nas. Tak. Bo Łódź jest kobietą. Tak. Tak to widzę i tak to uważam, tak to widzę i... Oczywiście. My nie wspomnieliśmy przecież o manufakturze, która jest największym centrum handlowym w Polsce, jakże chętnie odwiedzaną przez Warszawkę. Tak, i nie wspomniano o tym, że łódzka manufaktura jest laureatem nagrody dla najlepszego centrum w Europie Środkowo-Wschodniej oraz o tym, że manufaktura jest laureatem dla najlepszej rewitalizacji kompleksu pofabrycznego oraz że w Łodzi znajduje się najlepsza strefa! Guantanamera! Aira Guantanamera! Guantanamera! Stop! Guantanamera! Guantanamera! Cicho! Wczoraj wieczorem wypiłam zaledwie dwie lampki wina. Wow. A dziś z rana głowa mnie boli. Wow. Żule ponoć biją cały dzień i nic! Wow. Jak oni to robią? O, ladacnico bez mózgu! Łódź ratunku! Sam nie lubię Żuli! Łódź ratunku! Ale jeszcze bardziej takich franc pierdolonych! Wieśniackich buraków! Co to myślą, nie wiadomo, co? Chuj ci na grób! Zapomniano wspomnieć, że w Łódzkim działa wiele potężnych firm, jak choćby Gillette, Samsung czy Philips. Zapomnieli państwo, że w Łodzi tworzą światowej sławy twórcy street artu, którzy tworzą galerię, którą przyjeżdżają oglądać turyści z całego świata. Jedni się rodzą, drudzy umierają, dłuższą tu zostają. Tak to widzę, tak to uważam. Krześniak mieszka w Łodzi i już ma astmę oraz problemy skórne w wieku 6 lat. Nikt nigdy nie miał w rodzinie problemów ani z astmą, ani ze skórą. Więc to jest z całą pewnością zasługa waszego pięknego miasta. Jest taka, że w śródmieście Łodzi nie tylko Piotrkowska jest bezkonkurencyjnie brzydkie i brudne. Jest to zasługa wszelkich czynników z mieszkańcami na czele, wszelkimi kolejnymi ekipami władz, biedą oraz wieloletnimi opóźnieniami. Opóźnienia mogą ulec zmianie. Żydzie! Żydzie raus! Zapomnieliście chyba, że w Łodzi powstają tak unikatowe miejsca, jak chociażby Trybaj Double Dildo. Double Trybaj Hilton. Który już zdobywa wyróżnienia w swoim sektorze. Zresztą ja wymieniać mogę jeszcze bardzo długo. Ale po co? Waszym celem i tak nie jest debata nad tym, jak pomóc Łodzi. Nie! Waszym celem jest wyraźny sygnał dla Polski. Łódź jest biedna, Łódź jest brudna, odwijajcie nasze zadości.
stare życia, ucz się i truć, bo życie jest tam, gdzie łódź. Żyj pełnią życia, ucz się i truć, bo życie jest tam, gdzie łódź. Przepraszam. Ja opuściłem łódź 5 lat temu i zamieszkałem na wsi. I to zaledwie 20 czy 25 kilometrów od Łodzi. Jestem bardzo zadowolony z tego pobytu. I powiem wam, że na tej wsi to ja mam luksusowo. Mam super! 4 kurki jajek w brud, ogródek warzywny. Warzywnie kupuję wam świeże od wiosny do późnej jesieni. Warzywnie kupuję wam świeże od wiosny do późnej jesieni. Same plusy żywy. Na działeczce piękna czereśnia. Ja mówię czereśnia. Ja mówię czereśnia grzybie. Na działeczce. Piękna. Czereśnia. Jabłonie. Brzoskwinie. Śliwki. Porzeczki. Agres. I te B. Wszystkiego po 2 sztuki, bo mała działka, 850 metrów, ale mi wystarcza. Do tego! Jadle, 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 kalifornijskie, sosny syberyjskie. Jaśmin, o najpiękniejszy kwiecie świata. Jaśmin, o najpiękniejszy... Wiele, dziękuję, wystarczy. Wiele innych kwiatów, to jest temat żony. Ponadto, obowiązkowo, grill. Przynajmniej raz w tygodniu. Do tego gitara. Akordeon. I gorzała. Zdzisław. Stopujesz? Zdzisław! Żałuję tylko, że tak długo mieszkałem w Łodzi. Ale tak to widzę. Tak to widzę i tak to uważam. Babcie w warzywniaku, jak się kłócą o pietruszkę, to strasznie bluzgają. Tak to widzę i tak to uważam. Wracaj, grzybie! A! A wypierdalać wszyscy jebani straganiarze osiedlowi! Już od 1990 nic innego od was nie można usłyszeć! Tylko kurwa, że jest źle! Że pogoda chujowa! Że ludzie nie chcą kupować! Że ciągle jest biznes do dupy! Że nic się nie opłaca, że jebać to wszystko, to weź spierdala!
Wstawaj do roboty! Dla kogoś innego! I nie będziesz się musiał martwić za dużo. Jak jest tak źle, to po chuj stoisz! 23 lata na ryneczku na Rydzowej. I chlasz całą zimę po kielichu z sąsiadem. Tak to widzę i tak to uważam. Skąd teraz taka nagonka na to piękne miasto? Gdy zaczęło się rozwijać i zaczyna wychodzić na swoje. To, o czym mówicie, to dotyczy lat 90. To jest jedno z nielicznych klimatycznych miast w Polsce! Reszta to dno! Są najpiękniejsze zachody słońca. Tak to widzę i tak to uważam. Zdradzę wam sposób, w jaki zniszczono Łódź. Ale nie tylko Łódź. Wpuszczono do kraju pozwolono na handel Wietnamczyków, którzy już kupują towar od Chińczyków. Naciskajcie na rząd, niech rozliczy skośne fortuny. Są tak bezczelni, że nawet w miastach sprzedają bez kas, w hurtowniach, w sklepach wietnamskich, wszędzie. Za malewizna. Wszystko idzie bokiem. Ty, a mnie się Łódź podoba. Bo sprzedają na murach to, co myślą o tych Żydach. O. Tak to widzę i tak to uważam. Drodzy państwo, problem mamy zdiagnozowany. Proponuję jutro, nie wiem, o 12:00, wybatożyć redaktorów z gazet. Na drugi dzień wszystko wypięknieje. Tak to widzę i tak to uważam. Kochani, Łódź jest na 234. miejscu w światowym rankingu miast pod względem ilości wykonanych selfies na 100 tysięcy mieszkańców. Łodzianie! Do boju! Wow! Przepraszam, hej. Kogo stać na basen na fali? O! Kogo stać na to, żeby pójść na lody z dzieciakami do manufaktury? A ilu z nas może tylko popatrzeć sobie, polizać przez szybkę, ta, co? Tak, a ja się pytam, dlaczego miasto zmniejsza komunikację miejską nocną z 130 minut do 160 minut? A kontrola biletów w autobusach nocnych i tak jest marginalna, bo w ogóle jej nie ma. W ogóle. I właśnie w taki sposób już można poznać naturę tego miasta, w transporcie miejskim, a zwłaszcza pieszo. A poza tym ja zadaję pytanie bardzo proste. Dlaczego LKS robi sobie herbatę na wodzie po pierogach? O. Dlaczego RTS myśli, że Żabka to sklep zoologiczny? O, dokładnie. A dlaczego dziewuchy z Łodzi muszą myć nogi w waginie? Na placu Dąbrowskiego. No. No answer?
Więc ja zapytuję jeszcze raz, dlaczego musiałem zapłacić 200 zł i dostać 5 punktów karnych za pierdolone przejechanie sobie Piłsudskiego 100 metrów? Główna ulica w Łodzi, wąwóz Stanowskiej, mnie się to nie podoba. Wypisuję się. Tak to widzę. I tak to uważam. I tak to uważam. Brawo, remonty. Nie sądzę. Brawo, remonty, Siejtrus. Brawo, remonty, remonty, brawo. Brawo, remonty. Brawo, remonty, remonty, brawo. Cisza, cisza, cisza. Dziewuchy z Łodzi gromadnie oddają ciała adresom. I ocierając usta, ustalają miejskie normy. Brawo, remonty. Tak to właśnie. Brawo, remonty! Remonty, brawo! Brawo, remonty! Brawo, remonty! Brawo, remonty! Dlaczego ostatni autobus do Lutomierska numer 43 ze Stoków odjeżdża z peronu 3 o 21.18, a nie o 21.45? Za opóźnienia uprzejmie przepraszamy, proszę odsunąć się od torów i nie rozbijać namiotu. Brawo, remonty. Brawo, remonty, tak remonty, widzę, brawo. Tak brawo, remonty, brawo. Zobaczmy ulicę. Pomyślmy najpierw o Bogu. I w tym duchu rozwiązujmy problemy. Dobrze, w takim razie zapytajmy bardzo kulturalnie naszych drogich internautów, co mają ciekawego do powiedzenia na temat wydarzeń kulturalnych w naszym mieście. Uwaga, zaczynamy! Premiery filmowe. Premiery teatralne. Wystawy. Koncerty. I najlepsze. Festiwale! No answer, no answer. Gówna, dupy i gówna. Ja bardzo przepraszam, ja się z tego miasta wypisuję. Zamknę się w sobie. Pieprzenie. Głupoty. Całuję was, całuję niebo, to miejsce i czas. Zatkało kakało, zatkało kakało.
zatkało kakało, zatkało kakało. Możemy walczyć, obgryzać kości, możemy śpiewać i żyć w miłości, zetrzeć wrót szyby, zasadzić kwiaty, chwycić za mordę świat kosmopolity. Zatkało kakało, zatkało kakało, zatkało kakało, zatkało kakało. Łódź zwariowana i zakurzona, czasem zaspana, dziś rozbudzona. Nie warszawski i nie łódzki, jestem człowiekiem, chcę być ludzkim. Nie warszawski i nie łódzki, jestem człowiekiem, chcę być ludzki. Zamęcza mnie lament i ryk, chamstwo, pogarda, samotność i krzyk. Całuję ciebie, całuję was, całuję to miasto, to miejsce i czas. Całuję ciebie, całuję was, całuję to miasto, to miejsce i czas. Całuję ciebie, całuję was, całuję to miasto, to miejsce i czas. I co? Zatkało kakało? Całuję ciebie, całuję was, całuję to miasto, to miejsce i czas. Idźcie narzekać gdzie indziej! Idźcie narzekać gdzie indziej! Całuję ciebie, całuję was, całuję to miasto, to miejsce i czas. Idźcie stąd. Idźcie stąd, idźcie lamentować gdzie indziej. Całuję ciebie, całuję was, całuję to miasto, to miejsce i czas. Zamęcza mnie lament i ryk, chamstwo, pogarda, samotność i krzyk. Całuję ciebie, całuję was, całuję to miasto, to miejsce i czas. Całuję was, całuję to miasto, to miejsce.